Portugalski politolog. Trwa autodestrukcja Zachodu. Portugalski politolog. Zachód wygrał zimną wojnę, lecz dziś jest w fazie autodestrukcji. Znany portugalski politolog Henrique Eburnei uważa, że władzom państw zachodnich nie udało się stworzyć światowej potęgi i sprostać wyzwaniom takim, jak reżimy w Rosji i na Białorusi. Na łamach dziennika online Obserwador ekspert z Lizbony wskazuje w czwartek, że choć Zachód wygrał zimną wojnę, to zaznacza, że obecnie jest w fazie samozniszczenia. Wykładowca z portugalskiego katolickiego Uniwersytetu UCP w Lizbonie wskazuje, że w 30 lat po upadku żelaznej kurtyny władze państw zachodnich nie potrafią poradzić sobie ani z ekspansjonistyczną polityką rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, ani z białoruskim reżimem Aleksandra Łukaszenki. Putin nie daje się poskromić, Łukaszenka nie jest posłuszny. Napisał Burnaj, zaznaczając, że również Pekin nie daje się onieśmielić Zachodowi. Portugalski politolog wskazał, że po ponad trzech dekadach od wygrania zimnej wojny dziś Zachód przegrywa, gdyż zasłużył na porażkę, wierząc, że historia konfliktów światowych się skończyła. Wskazał, że błędem państw zachodnich było między innymi przeświadczenie, że były lub aktualne komunistyczne dyktatury wraz z globalizacją podporządkują się naszym wartościom. Odnotował, że przeświadczeniu temu towarzyszyła jednak nieustanna agresywność Rosji oraz stała gotowość do rywalizacji ze strony Chin. Dla Zachodu lepiej, aby zaakceptował, że nie zmieni lub nie poprawi całego świata, aby zrozumiał, że rywalizacja jest normalnym zjawiskiem i aby zaczął wierzyć we własne wartości oraz w swoje zdolności do odrodzenia się. Albo to się uda, albo popełni on autodestrukcję, podsumował portugalski politolog.